Hej, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę pogadamy sobie o bursie, więc zapraszam. Nagrywam ten film pierwszy raz. Za pierwszym razem chciałam po prostu zrobić takie story time i powiedzieć, jak to mi się w tej bursie nie podobało, ale uznałam, że zamiast tego trochę lepsze będzie nagranie filmu, który faktycznie może być pouczający dla osób, które chcą się zdecydować na bursę albo po prostu wiedzą, że czeka ich los w tego typu placówce, więc dzisiaj Wam opowiem o moich doświadczeniach. Byłam w bursie 3 lata temu, kiedy szłam do technikum i spędziłam w niej kilka miesięcy, więc mam troszeczkę do powiedzenia. Kiedy skończyłam gimnazjum, to postanowiłam, że podejmę naukę w innym mieście, które było bardzo daleko od mojego rodzinnego miasta, więc logiczne było, że skorzystam z oferty bursy. Po rekrutacji, jak zostaniecie przyjęci do bursy, to generalnie macie wyznaczony pokój, macie wyznaczone jakieś osoby, z którymi będziecie w tym pokoju. W mojej bursie, a mówię specyficznie o bursie w Radomsku, ponieważ tylko z nią mam doświadczenie, były pokoje, w których były po 4 łóżka, z tego co kojarzę. I właśnie ja byłam w takim pokoju z 4 łóżkami. I poza mną, w moim pokoju były jeszcze 2 dziewczyny, które były w moim wieku, więc w bursie jesteście dobierani mniej więcej po klasach, do których idziecie, więc to jest akurat spoko. No i właśnie jedno łóżko było wolne, 4-osobowy pokój, a były 3 osoby. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to bursa oczywiście kosztuje, w cenie jest nocleg, do opieka wychowawców, no i oczywiście obiady na stołówce, śniadania i kolacje. I właśnie potem jeszcze do tego przejdziemy. Koszt to jest kilkaset złotych, mniej więcej tyle, ile byście zapłacili w takim średnim mieście za wynajem pokoju. Mniej więcej. Każda bursa jest w sumie inna i każda ma inny regulamin, ale chciałam Wam teraz opowiedzieć mniej więcej, jakie były zakazy, nakazy i tak dalej i udogodnienia ewentualnie w mojej bursie. I wyglądało to u mnie w ten sposób, że był bardzo ściśle opracowany plan dnia, którego każdy wychowanek, bo tak się nazywało osoby, które mieszkały w bursie, po prostu trzeba było tego przestrzegać. I to było na zasadzie, że od 6:30 do 7:00 była pobudka, trzeba było zejść na dół, bo moja bursa to był taki piętrowy budynek, na górze były pokoje, na dole była stołówka. Właśnie trzeba było zejść na dół na śniadanie ze swoimi sztućcami, ze swoim kubkiem. Z tego co wiem, to talerze były jedynie bursowe. Na menu nie bardzo miało się wpływ, po prostu co akurat było na stołówce, co się jadło. No i tyle, po śniadaniu się idzie z powrotem do pokoju i potem wychodzi się do szkoły. I na przykład, jeżeli do tej szkoły się nie idzie, ponieważ ma się zajęcia popołudniami albo z jakiegoś innego powodu, to jest przewidziany czas po prostu na naukę i jakieś zagospodarowanie sobie czasu właśnie od tej godziny 7 do mniej więcej 12. Nikogo nie obchodzi, na którą godzinę macie do szkoły, po tej 7 musicie być na nogach, ponieważ bywają takie sytuacje, że po prostu przychodzi osoba, która naprawia na przykład różne rzeczy, pan konserwator, i potrafi po prostu bez pukania wparować Wam do pokoju, nieważne czy jesteście w piżamach, czy Wy śpicie, czy robicie cokolwiek, więc prywatność zaczyna się o godzinie 22 w nocy, a kończy się o godzinie 7 czy tam 6:30, kiedy musicie wstać, więc taki downside, który ja mega źle wspominam, jeżeli chodzi o bursę. Ale idąc dalej, kiedy wracacie ze szkoły, czyli mniej więcej do godziny 16, umówmy się, to macie obiad właśnie do godziny 16, więc jeżeli kończycie szkołę o 16, no to wracacie i nie macie obiadu, niestety. Ale to też nie jest tak źle, bo można się czasami dogadać i poprosić, żeby obiad został dla Was odłożony i po prostu sobie go potem weźmiecie, jak wrócicie. I generalnie wszystko macie zrobić zgodnie z planem lekcji, bezpośrednio po szkole macie wracać do bursy, bo inaczej jest przypał. I jak wracacie potem ze szkoły do bursy, to w mojej bursie była taka godzina policyjna, jak ja to nazywam. W sumie 2 godziny, które są wygospodarowane i one są obowiązkowe dla wszystkich, nie można się wymigać i to jest coś, co się nazywa obowiązkowa nauka własna. I to jest moment, w którym nie wolno wyjść z pokoju po prostu bez żadnego powodu. Trzeba mieć naprawdę bardzo dobry powód, żeby wyjść z własnego pokoju i to jest czas w teorii, żeby siedzieć przy biurku i się uczyć, odrabiać lekcje, robić jakieś projekty, strata. Let me tell you. Wyznaczanie takich godzin jest moim zdaniem cholernie szkodliwe i tutaj już wchodzimy w strefę moich opinii, a nie suchych faktów. Uważam, że to jest najgorsza albo jedna z najgorszych części mieszkania w bursie, ponieważ każdy jest inny, każdy lepiej się skupia o różnych porach, niektórzy chcą odpocząć po szkole i uczą się późnymi wieczorami, albo wstają bardzo wcześnie rano i uczą się rankami, więc to jest bardzo nieuniwersalne i moim zdaniem bardzo krzywdzące, ponieważ nie jest dostosowane do każdego w społeczeństwie, w jakim żyjemy. Na przykład ja, jako nocny Marek, bardzo lubię
uczyć się późnym wieczorem, wręcz w nocy, albo bardzo wcześnie rano, ponieważ tak wstaję i tak chodzę spać. I taki jest mój wewnętrzny zegar. Po tych 2 godzinach nauki w sumie jest fajrant, w międzyczasie jeszcze jest kolacja, na którą można zejść na dół. No i do godziny 20 albo 21 czasu letniego można żyć jak normalny człowiek, można wychodzić z budynku bursy, chodzić po mieście, spędzać czas jak się chce tak naprawdę. A po tej godzinie 20 lub 21 czasu letniego trzeba być choćby nie wiem co w bursie. I w mojej bursie to było bardzo mocno przestrzegane i bardzo źle się patrzyło na uczniów, którzy spóźnili się chociażby 2 minuty. A skąd wiadomo, czy ktoś się spóźnił 2 minuty? Albo w mojej bursie było coś takiego jak taki dziennik fizyczny, zeszyt, do którego przy wejściu do budynku trzeba było się wpisać i przy wyjściu z budynku trzeba było się również do niego wpisać. I w tym miejscu również dajecie swoje klucze do pokoju, kiedy wychodzicie i odbieracie swoje klucze do pokoju, kiedy wchodzicie do budynku. Bo tak, każdy pokój jest na klucz, każdy wychowanek ma swój klucz, więc na 3-osobowy pokój są 3 zestawy kluczy dla wychowanków i 1 zestaw kluczy, który zostaje zawsze w szkole, w bursie, na wszelki wypadek. Więc tak to sobie wygląda. No i kiedy wpisujecie się do takiego dziennika, to musicie podać godzinę, gdzie idziecie i z kim idziecie. Jeżeli ktoś do Was przychodzi, to ta osoba również musi się wpisać. I mówię tutaj teraz o osobach spoza bursy, które po prostu Was odwiedzają i w to włączeni są członkowie rodziny, rodzice itd., itd. A jeszcze odnośnie tych 2 godzin nauki własnej, nikt nie może wtedy do Was przychodzić, żaden nikt poza rodzicami. No i tyle, jeżeli chodzi o plan dnia. Jeżeli chodzi o takie aktywności, jak zapchać czas, no to w mojej bursie było bardzo dużo jakichś kółek zainteresowań, jakaś strzelnica, jakieś zajęcia, była biblioteka, była jakaś salka z telewizorem. Było naprawdę bardzo dużo różnych rzeczy, z których ja w ogóle nie korzystałam, więc za dużo się nie będę na ten temat rozpowiadać. I co jest jeszcze bardzo ważne i co trzeba wziąć koniecznie pod uwagę, to, że jeżeli mieszkacie w bursie, to mieszkacie w tej bursie od poniedziałku do piątku. A w sobotę i niedzielę bursa jakby nie pracuje i nie możecie tam zostać. I to sprawiło przede wszystkim, dlaczego się stamtąd bardzo szybko wyprowadziłam, bo wytrzymałam tam chyba w sumie 2 miesiące, coś tego typu. Właśnie jest takie coś, że po prostu na weekend Was wywalają do domu. Ja na przykład miałam do domu bardzo dużo godzin drogi i mi się to bardzo nie uśmiechało co tydzień sobie jeździć ze szkoły, z miasta, w którym się uczę, do domu na weekendy, więc musiałam sobie kombinować i spać po znajomych. Never again. To była tragedia, to było straszne, nie polecam nigdy w życiu, więc bierzcie pod uwagę bursę, jeżeli macie naprawdę dość blisko do domu, żeby móc bez problemu tam sobie pojechać na weekend, bo nikt Was przez weekend nie przetrzyma, niestety. Chciałabym poruszyć jeszcze temat tej stołówki i kwestii posiłków. I z góry Wam powiem, że jeżeli macie jakieś alergie pokarmowe, albo wybitnie nie lubicie konkretnych składników, albo jesteście na diecie bezmięsnej, albo jeszcze gorzej wegańskiej, mówię jeszcze gorzej, bo jeszcze trudniej będzie to załatwić. W mojej bursie to była tragedia, mogłam to mieć na papierach, uzgodnione wcześniej. Jakoś zawsze tak wychodziło, że to był problem i zawsze trzeba było się kłócić, albo po prostu być głodnym. Nie no, żartuję oczywiście, nie było aż tak strasznie, ale po prostu było to upierdliwe. Było to upierdliwe, było to trudne do zorganizowania, żeby to działało dobrze, no i po prostu trzeba to mieć na uwadze. Niestety życie youtubera jest takie, że kiedy masz dzień nagrywkowy, to nagle na twojej klatce robi się remont, więc sorry, ale kończy mi się miejsce i ogólnie bateria mi zdycha w kamerze, więc musimy kontynuować ten vlog z hałasem. Wybaczcie mi to. Ale no cóż, jest rzecz, którą pewnie parę osób byłoby zainteresowanych. O Jezu. Jest rzecz, którą pewnie parę osób byłoby zainteresowanych, a mianowicie to, czy jest możliwość mieszkania w bursie w pojedynkę, w pokoju jednoosobowym. I jeżeli chodzi o bursę w Radomsku, mnie się udało mieszkać w jednoosobowym pokoju przez większość mojego pobytu i u mnie to wyglądało tak, że, bo w ogóle to w teorii nie wolno i musi być ktoś z tobą w pokoju, ale ja bardzo jakby naciskałam, prosiłam, błagałam wręcz. To nie dlatego, że nie odpowiadało mi osoby w pokoju, a po prostu czułam, że byłoby mi bardziej komfortowo i po prostu lepiej, produktywniej żyć w pojedynkę w tej bursie. Wiedziałam, że jest wolny pokój jeden, tak pomyślałam, że może by mnie tam gdzieś
wyrzucili na jakiś czas chociaż. No i tak wyszło, że trafiłam do szpitala, ponieważ no zachorowałam. To było 3 lata temu, więc spokojnie, nie ma nic wspólnego z koronką. Nie mam pojęcia, czy mój pobyt w szpitalu miał na to wpływ, ale dyrektorka zgodziła się, żeby dać mnie do jednoosobowego pokoju do końca mojego pobytu, jak się potem okazało. Więc w wyjątkowych warunkach, nielicznym, udaje się osiągnąć jednoosobowy pokój w bursie, ale raczej nie nastawiajcie się, ponieważ to jest nieopłacalne dla bursy upychać osoby pojedynczo, kiedy pokoje mogą pomieścić 4 osoby, więc raczej nie, raczej się nie da. Znaczy da się, żywy przykład, ale ciężko. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, przynajmniej dla mnie, to jest łazienka. I co, jak ta łazienka ogólnie działa w bursie? Ogólnie to moja bursa działała na zasadzie, że jak wchodzi się na parterze, to tam jest w sumie nic ciekawego poza stołówką. Piętro wyżej są jakieś administracje, jeszcze piętro wyżej jest piętro z pokojami dla osób płci męskiej i najwyższe piętro dla osób płci damskiej. Więc dziewczęta mają swoje piętro i chłopacy mają swoje piętro. I na każde piętro jest jedna łazienka, w której znajduje się kilka zlewów, trochę luster, 2 albo 4 prysznice i powiem wam szczerze, że mam zupełnie pustkę w głowie, nie pamiętam, czy były 2 czy 4 prysznice na piętro, ale chyba były 4. Poza tym oczywiście kilka kabin z toaletą. And let me tell you how nasty that was. How nasty this place was. Awful. Serio. Toalety były sprzątane i generalnie nie ma się do czego przyczepić, wszystko było sprzątane, ale jednak jak masz kilkadziesiąt osób na piętro i one korzystają z jednej łazienki codziennie i ta łazienka to jest w zasadzie, że macie po prostu kafelki na podłodze, suficie i na ścianach i po prostu macie kurtynę co jakiś czas i natrysk z wody, natrysk, po prostu prysznic i... To nie było ani trochę komfortowe, woda śmierdziała, łazienka to była zdecydowanie najgorsza część pobytu w tamtym miejscu. Sam fakt, że macie zero prywatności, ponieważ kurtyny przy prysznicach po prostu sięgały do kolan. Dobra, do połowy łydki, ale to i tak za dużo pokazywały po prostu. Ja mam 1,80 m wzrostu i dla mnie jakby jak się wyprostuję, to gdzieś dotąd sięgała kurtyna. To też nie jest ani trochę komfortowe, ani trochę nie jest. Ani trochę poczucia prywatności i ja się nie potrafiłam po prostu prysznicować w tej łazience ze spokojem. Zawsze to było dla mnie mega stresujące. Jeżeli pominęłam coś, co was interesuje, to koniecznie napiszcie to w komentarzach, bo nawet jeżeli oglądacie to w jakimś czasie w przyszłości po moim opublikowaniu tego filmu, to ja będę sprawdzać komentarze pod tym filmem i będę na nie odpowiadać, ponieważ po prostu życzę sobie, żeby tworzyć taką bazę wiedzy i danych na temat bursy dla osób, które po prostu czeka ten los i są po prostu zainteresowane i chcą się dowiedzieć więcej na ten temat, więc jeżeli chodzi o to, to piszcie. A teraz przechodzimy do części filmu, w której sobie narzekam i powiem, co mi się wybitnie nie podobało w mojej bursie, o Boże. I dlaczego uciekłam stamtąd po 3 miesiącach i ustalam, że dużo lepsze będzie dla mnie cokolwiek innego. Po pierwsze, jak już wcześniej mówiłam, łazienka, śmierdząca woda, zero prywatności, i ogólnie jeszcze dodam, że tam było cholernie zimno, więc łazienka była dla mnie okropna i w ogóle niczym przyjemnym na pewno to nie było. Kolejna rzecz to ta cholerna godzina policyjna, kiedy po prostu musisz siedzieć i nie możesz wyjść. O koleżankach z pokoju mówić nie będę, bo trafiłam jak trafiłam. Mogłam trafić dużo gorzej, mogłam trafić dużo lepiej. To jakby to nie ma wpływu, ale po prostu cieszę się, że po jakimś czasie zostałam przeniesiona, że po jakimś czasie mnie przeniesie. Boże, język polski. Że po jakimś czasie miałam pokój jednoosobowy, bo po prostu ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię być sama i lubię mieszkać sama. Zdecydowanie olbrzymim minusem tej bursy to jest to, że po prostu o każdej minucie, godzinie ziomek ci może wparować do pokoju, ty możesz być w piżamie albo w trakcie zakładania stanika i nikogo to nie obchodzi. I po prostu mogą ci wparować, czasami nawet bez pukania do pokoju, a jeżeli pukają, to mega często to będą w zasadzie puk, puk, wchodzę i jest totalnie... Nie robi się tak. W pokojach było mega zimno, zwłaszcza w tym już listopadzie było mega zimno w pokojach, przynajmniej w moim. Coś, co mi mega zapaliło lampkę w pewnym momencie, to ja ogólnie bardzo otwarcie byłam niezadowolona z mojego pobytu w bursie. Jakoś tak wyszło. I była w pewnym momencie jakaś ankieta
anonimowa rzekomo. I w tej oto ankiecie trzeba było zaznaczyć, czy zdaję sobie sprawę, jakie są dodatkowe zajęcia w bursie, czy biorę udział w jakiejkolwiek, czy mam przyjaciół w bursie, jakieś takie pierdoły. I ja na wszystko odpowiedziałam nie. Na wszystko, totalnie. Ja na tym etapie nie miałam pojęcia, jakie są aktywności, ponieważ byłam mega w ogóle. Po prostu miałam to gdzieś, nie obchodziło mnie to. Z nikim się jakoś nie zżyłam w bursie, byłam totalnie odseparowana z wyboru, totalnie z wyboru, bo ja po prostu jestem takim człowiekiem. I dałam taką właśnie wypełnioną ankietę, bez podpisywania się, anonimową ankietę. Po czym pani dyrektor placówki poprosiła mnie do siebie do gabinetu w sprawie omówienia anonimowej ankiety, którą ja wypełniłam. Tak po pierwsze, to ta ankieta w tym momencie nie jest ani anonimowa, ani rzetelna, jeżeli mam być pod taką presją osoby, która po prostu pracuje w tej placówce, ale okej. Myślę, że w bursie jest przede wszystkim ten sam problem, który jest ogólnie w szkole i w polskim systemie. Edukacji, jeżeli chodzi o relacje uczeń-nauczyciel, czyli nauczyciel mega wysoki, po prostu nadczłowiek, a uczeń młody człowiek, głupi człowiek, główny człowiek. Tak się czuję, tak się zawsze czułem. Jeżeli o czymś zapomniałam, to jeszcze Wam ponarzekałam w komentarzach pod tym filmem. Koniecznie piszcie, bardzo chętnie odpowiadam na pytania, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! A jak macie jeszcze jakieś pomysły na filmy, to też dajcie znać, bo mam zamiar trochę zwiększyć częstotliwość wrzucania filmów, więc możecie mi w tym pomóc. Hej! Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink.